Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii jako Yuan Shao w Three Kingdoms Total War. Tak więc, no, ostatnio w sumie poszło nieźle, poza tym, że straciliśmy jedno miejsce, które produkuje żywność. Najpierw spróbujmy odzyskać to drogą pokojową. Czy w ogóle jest taka możliwość? Bo to jest daleko. Czy on tego bardzo chce? No bardzo tego chce. Raczej tego nie odkupię. W teorii pewno by się dało, ale trochę drogo. Dobra, na razie to zostawmy. Co my możemy zrobić? No rozbudowywać się dalej. Tak szczerze mówiąc, to najbardziej okej, pomysł. I tu byśmy dali budynek do żarcia. Gdzie on tu jest? Tu. Dobra. Właśnie, a propos żarcia, obniżmy trochę podatki, bo nie chcemy buntu w naszym państwie. Myślę, że te trochę podwyższone mogą być, no ale bez przesady. Świeżo zajęte, dlatego może na razie zostawmy. 26 trochę mało, chociaż dalej wysyłamy sporo dyplomatycznie do sąsiadów, więc pożyjemy, zobaczymy. Najlepiej było się odłączyć już powoli od naszego opiekuna, ale na ile to realne, to nie wiem. Te oddziały dalej tutaj wymierają. Chociaż tutaj się wszyscy ze wszystkimi nie lubią. Znaczy, tu akurat jest ok. W sumie zmieńmy jeszcze tą jazdę na taką jednostkę. I w sumie stać teraz na to, żeby tutaj mieć same ciężkie jazdy. Aha. Na razie nie będziemy chyba kombinować za bardzo. To bym chciał bardzo zdobyć. Kto tu taki niezadowolony? Dajmy mu jakiś przedmiot. Może być to dla szybszej regeneracji. Może być zbroja lepsza. I dajmy mu też dowództwo, bo no ma szybszą regenerację i też będzie mówię, bardziej zadowolony. Mówię, te wszystkie konflikty są i nie znikną. Jedno miasto napędza połowę naszej gospodarki, szczerze mówiąc. Dobra. Okej,
Kolejną rzeczą miało być to, gdzie jest ta technologia. Tu, okej, czyli tą po drodze jedną zrobiliśmy. Ostatnio właśnie muszę sobie przypomnieć. W sumie to bym rozbudował. No i czekamy, na spokojnie czekamy. No, przestali wymierać niestety. Sprawdzam, czy mamy nocne bitwy, ale... A, mamy. Dobra, zróbmy troszkę ryzykowne posunięcie. Czyli... Bo tak mógłbym do nieskończoności oddawać te tury i byłoby trochę nudno czekać, aż coś się ruszy. Więc zawsze możemy z powrotem wrócić pod opiekę, ale na razie spróbujmy się po prostu wyzwolić. No tutaj to będzie kosztowało naprawdę dużo dobrych przedmiotów, tylko czy mamy w ogóle takie? No potrzebuję srebrnych, żeby to miało ręce i nogi. Tego mi najbardziej szkoda, ale okej. Dobra. No i trzeba będzie sporo zainwestować, już to widać. Też nie, 6 stówek. To nie jest wcale tak źle. Dobra. No, a teraz 12 tysięcy zarabiamy, czyli... Cała ta reszta to szła na to, żeby właśnie ich utrzymywać. Od razu pogadajmy. Chciałbym być w sojuszu, ale nie chcę mnie w sojuszu. No niestety. Pakt o nieagresji, dostęp wojskowy. Poparcie dostaniemy? Nie, poparcie nie dostaniemy. Okej. I teraz... Gdybym jego zaatakował... To jakby to wszyscy by to nie za dobrze odebrali. No dobra. Okej, tak nie przejdzie, a tu... Też, byśmy musieli jeszcze 4 tury poczekać. W sumie nie widzę problemu, żebyśmy jeszcze 4 tury poczekali. Co do ciebie, że jesteś tak marudny, tam ci jakieś stanowisko. Teraz to mnie te drobne wydatki nie bolą.
To nie dla ciebie. W sumie. O. Dajmy mu to. Tutaj damy cięższe piechoty. No, stać nas. W tej chwili, jak się nie musimy opłacać już, no to nas stać praktycznie na wszystko. Nawet bym rozważył dopełnienie tej armii. Może na razie w ten sposób. O, już jest prawie pełna. A, ten też jest niezadowolony. Uuu, tu jeszcze gorzej. Kolego. Tu gdzieś widziałem dobry bonus dla ciebie. Ten, który zwiększa siłę ostrzału. Gdzie to teraz jest? Nie mogę znaleźć. Dobra. Daję mu po prostu coś, co da trochę zadowolenia. O. Tego nie ma sensu, tu nie, to jakoś tak nie jest najgorsze, ale... No to będę teraz troszkę nudny okres, bo będę tak się tutaj bawił w rozbudowę i czekał przez te cztery tury. Albo nie będziemy musieli czekać, bo to oni nas zaatakowali. W sumie dobrze. Możemy trochę potracić przez to, no ale... to jest troszkę niedobrze. Czyżbyśmy musieli zaraz znów składać hołdy z powrotem? Jest taka opcja z drugiej strony. Na razie możemy zaatakować? Nie, nie możemy. Zakłada, mimo że w teorii jest naszym wrogiem. A nie, chyba możemy. Tym razem. I nie będzie to, powiedzmy... A nie, jednak będzie, kurde, no... Okej. To komu podlega? Nikomu, ale zerwiemy umowę handlową. I spróbujmy jakąś inną podpisać, na przykład tutaj. No, to mi się podoba. Teraz następny ruch, no to będzie podbicie oczywiście tego miasta. Pytanie, ile sił tu potrzebujemy? Zagłódź. Teraz ściągnijmy tu drugą armię. Wymusimy chyba kapitulację. Nie, to nie.
Ach, cesarz. O! Dobry generał. Oczywiście zatrudnimy. Weźmy to. Też nie ma lepszych broni póki co. Podejdźmy tu. I teraz tą armią skasujemy. W tej chwili dupek został praktycznie z jedną armią w głębi naszego terytorium. I będzie miał problem. No może nam coś tu oczywiście zająć, ale będzie mu ciężko stąd się wycofać żywemu. Te armie, no... W sumie chciałem ją przenieść gdzie indziej, czyli zróbmy to. Możemy sobie teraz na to pozwolić, póki tam nie ma frontu otwartego. Co się zbudowało tutaj? Jak mówię, jak będą problemy, to znów złożymy hołd W, albo komuś słabszemu nawet, tak żeby, o właśnie, niestety przejmie to, co zakładałem, że przejmie, no musiał, bo inaczej by to się włóczył po obcym terytorium. Może być w sumie. O kurde, tam coraz więcej tych krajów przyłącza. I tu zrobimy podmiankę, ale on się będzie lepiej dogadywał z nią. A tu mógłbym zmienić na cięższe piechoty. Mógłbym. Ta armia idzie razem, no bo trzeba tu dwie, żeby to sprawnie załatwić na auto. A ta idzie w górę pilnować tutaj, powiedzmy, przeprawy na rzece. I sprawdźmy tutaj, no nie, ci by się tutaj też nie dogadali specjalnie. By trzeba było ją pewno zmienić, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Już poczekajmy. Chociaż nie, ten... On nie lubi jej. O. Ciężko, ciężko. Żeby tu wszystkich uszczęśliwić, nazwijmy to. Ale mamy nową technologię.
w ten sposób. Dobra. Tutaj dalej tego nie możemy zrobić, nie wiem. Może zacznę, zobaczymy zresztą za chwilę, na razie. Zróbmy tu przegląd, tak żeby wszędzie podnieść. I zwalczać w sąsiednich prowincjach korupcję. Tu nie ma tego budynku jeszcze. Kasa. To chyba wywalę. Przecież będzie troszkę problem z zadowoleniem wtedy. Przecież ta prowincja jest taka dosyć tutaj osamotniona, więc nie wiem, czy warto w sąsiednich, chociaż... Dobra, niech jest. Nie będę chociaż... Bo tu korupcji jest mało generalnie. No ale po tym, jak to znajmiemy, to najwyżej będzie już na zaś ogarnięte. Gdzie ja chciałem wyburzać to do fortyfikacji? Tu. Z drugiej strony może jednak to lepiej wyburzyć na razie. Chyba na razie to wywalę, bo tam niewiele tych bonusów jest, bo to daje stówkę. No, tu też troszkę, to jest na tyle mało, że chyba nie warto. Tu działamy. A tu... Tu dorzucimy sobie jego w przyszłej turze. Czyli w sumie tylko jedna armia jest taka złożona z ludzi, którzy ze sobą nie przepadają, więc będzie trzeba jakoś pewną rozmontować. Cwaniaczki. Zmniejszyli nam zapasy. Ale idziemy w dwie armie na jedną, więc jest dobrze. Chyba jeszcze tura póki co. Zwerbujmy tą armię. Zadania moglibyśmy wyznaczyć. No ta jest niezadowolona. A, no brak celu. Przychody z chłopstwa. Mamy jakiś region chłopski, ten jest chyba najbardziej chłopski, czyli dajmy jej na razie to, mam nadzieję, że się nie zbuntuje. To jest kosztowne.
teraz jeszcze sprawdźmy, może by gdzieś mianować zarządcę. Na przykład tu. No, dochody z przemysłu. Tu bardziej handelek to gdzie indziej. Dochody ze wszystkich źródeł. Ale chyba ją tutaj damy na razie. O. Dobra, no nie jest idealnie z tą kasą, a to jeszcze to nas boli. Minus z wydarzeń 20. No, lubią nam szkodzić w kwestii żarcia, nie powiem. Zaatakował tą słabszą armię, wykorzystując nocną bitwę. Cofnijmy się. Też się cofnijmy. Może mu zabraknąć ruchu, żeby powtórzyć atak? Ach, niestety nie. Nic możemy stracić, bo tu jeszcze dołączy miasto. No tu żeśmy trochę spaprali wobec tego. Nie spodziewałem się, że wykorzysta nocny atak. Kurde. Nie bardzo nauczymy jego pokonać osobiście, bo tam reszta to nie jest taka straszna. Ale no... Zaleją nas niestety liczbowo. Powalczymy, ale no jest niedobrze. No dobra. Nie widzę tego, ale spróbujemy się bronić. To wszystko było w pełni sił. To też by to troszkę inaczej wyglądało. Wieżyczkę rozstawię jak zawsze, bo ona jednak przez całą bitwę coś tam ubije zawsze. No, oni się cofną, żeby było potem więcej, kurde. No, na razie musimy poczekać, on się cofnie po... posiłki i niestety zaatakuje dwie armie. Najgorsze, że ma naprawdę dużo jazdy. Czyli nie będziemy mogli w ogóle operować na tyłach.
Mam nadzieję, że poniesie takie straty, że druga armia, która ma obok, go po prostu rozwali. Mogłem tam, kurde, przyjąć tą bitwę. A nie sądziłem, że nie pchnie w kierunku miasta. No, ruszaj, cwaniaczku, ruszaj. Ale się ustawia i kombinuje, no. A no, niestety na czas też tego nie wygramy. Okej, leci. Do tej piechoty, to myślę, że od razu już przyjmę strategię muru tarcz. Ale ich lezie. Dwa razy tyle co naszych jest. Tu trochę cofnę, żeby ich z marszu nie zaatakowali gdzieś przez tą szparę. Odezwała się artyleria nasza. Pytanie, na ile skutecznie? O, coś tam zabija. Nawet nieźle. Zwolnijmy. No tu na pewno będzie atak główny piechoty, czyli warto rozrzucić jakieś pułapki. Bo tu się na nas po prostu wbiją całym frontem. Tu to samo. Plus jeszcze formacja. Spróbujmy. Ło, nie, nic z tego, w ogóle jego uderzenie pierwsze nas prawie rozniosło. A, nas masakrują. Już nasz główny generał został ranny. Nawet się nie bardzo zorientowaliśmy kiedy. Powinien to przeżyć, bo jest legendarny, czyli będzie ranny po tej bitwie. Bardziej się o nią boję. Już tu
Tu się przybi... Nie, no bez szans. Chociaż nasze jednostki są dobre i nawet sobie jakoś tam radzą, nie najgorzej. W tej sytuacji. No już panika. Dobra, od niego jest silniejsza, ale od głównego generała bez szans. Też ta jego zdolność do przerażenia jest bardzo skuteczna. Zabić dupka. Pojedynku nie chcę. Najwięcej dobrej roboty robi jazda tutaj na tyłach. Panikuję niestety. Nasi ludzie uciekają z pola bitwy. I koniec. No już trochę strat mu dodaliśmy. Nie jest najgorzej pod tym względem. No, katafraki to jest potwór. Nasi wojownicy no, zdarza się. Błąd. Poważny. No, tak połowa mu została. Mam tylko nadzieję, że przeżyli. Dobra, chyba wszyscy są ok. Ale i tak nas porobił. Dość upierdliwie. Bo teraz mam duże wątpliwości, czy ta armia jest w stanie zdobyć to sama. No ale zobaczymy. Bo jednak w mieście to jest inna bajka. Nawet mi ruchu nie starczy, żeby go oblec. No, niestety wtórę się zregeneruje. Ale
my w miarę pewno też, czyli powołajmy jego. Dobra, i chyba możemy teraz tu zacząć wojnę. A, jeszcze jedną turę w sumie, nie ma problemu, bo najpierw będą wszyscy w pełni zregenerowani. Gorzej, że tu się troszkę spóźnimy. No, tu się zbiera masa tego wojska wrogiego. A my się tutaj guzdramy, zamiast być już tam na miejscu, niestety. Dobra, wszędzie coś się buduje, więc nie wnikam, że można więcej na razie. Co ty kombinujesz? Ciekawe, ile miast ma Kao, bo on już też tak dostał dosyć ostro ostatnio. Hun Fu, oczywiście. Oczywiście. To bym chciał, bo to jest dużo żarcia, tak akurat wewnątrz naszych ziem. Chyba na żarciu też się głównie skupimy teraz, żeby móc za żarcie coś kupować. Chodzi o ziemię oczywiście kolejne. Nie wiem, kto to jest, ale możemy zapłacić, w sensie możemy przyjąć, jak nam płaci. Okej, być może ktoś dołączy do nas? Z nich? Chyba nie. Okej, ten ranny, no zdarza się. Czy ona jest zarządczynią, czy nie? Nie, ale w sumie może kiedyś będzie, więc... Mój tak nie będzie dowodzić, więc weźmy w ten sposób. Tu bym podmienił na to bodaje szybszą regenerację. Namiestnik Nayang. Które to jest miasto? Tu. No, to my do wszystkiego się. Są bonusy tutaj. Mm-hmm.
i spokojnie, powolutku powinniśmy dochodzić do siebie. Tu bym się ustawił pod miastem. A nuż się skusi. No i dwie armie to po prostu powinno być z marszu. A dalej nie chcą się przegrać, no. Zróbmy tak, będziemy ich głodzić. A przy okazji możemy jeszcze zwiększyć nasze siły. Bo na przykład jego można by powołać. Ten byłby pewno dowódcą. Ja tu bym na razie dał tą lżejszą jazdę. No a tu zdecydowanie byśmy zmienili na cięższą piechotę. Zastanawiam się, czy nie warto by było tej piechoty naszej unikatowej bardziej stosować. Powiedzmy, zamiast tej szturmowej oczywiście. O. W ten sposób. Najgorsze to nam ciągle wszystkiego zawsze brakuje. Ale dobra. Lepsze, już mamy nową brać, to niech będzie. No i ten jest niezadowolony, widzę. Kurde, dobrze jest ubrany, a niezadowolony. Tu raczej bym mu właśnie dał coś do fachowości, czyli dałbym mu tą. No i dałbym mu jakąś fuchę, bo inaczej to się nie ogarnie. Niech ma naczelnego generała. O. I teraz jest zadowolony. No i w sumie tu by się przydało kogoś mianować. Nie mamy nigdy nikogo z tej kategorii. Dajmy jego chociaż. No, w miarę lubiany w sumie. Mogło być gorzej. Ile ma syna? Niedługo poszukają małżonki. Tu przyczajeni, no mówię, to mi się nie podoba, ale kiedyś to jakoś ogarniemy, żeby wszyscy byli zadowoleni. I pięknie. Powinniśmy go rozbić, bo miasto powinno dołączyć. Dokładnie. O!
To mi się podoba, że się dołączył. Za oknem tam jedzie psiarnia. No to miasto jest nie do uratowania chwilowo, ale... No chyba, że pokłócić. Zobaczymy zresztą zaraz. Nie, nie będziemy tu chorób generować. On by się zgodził na pokój, tu nie bardzo. A tego mógłbym zaatakować? Nie wiem, trudno powiedzieć, czy będzie kara, bo... Niedawno mieliśmy umowę handlową. Ty idziesz tam. Ty idziesz tu. Zobaczymy, ty tak trzy tury, zanim tu dojdziemy w ogóle, więc... To dużo. Teraz doślemy jeszcze większe siły. No teraz już musi... upaść. Chociaż generałowie ostro dostali, widać, że generałowie musieli w pierwszym szeregu pójść do walki. O, zrobiliśmy ekwipunek generała. I chyba całą w ogóle prowincję, dokładnie. Na pewno chcę to, a resztę na razie wyburzę, potem zastanowisz. Nie, bo tu są te rybki, a? To nie jest druga połowa tej prowincji? Nie. Co tak z żarciem kiepsko? A, te wydarzenia, kurde. Nie sprzedałbyś tego? Sprzedałbyś. Tylko znów pytanie, za ile? Za straszne kwoty. Dobra, tysiaka możemy dawać. To jest jakieś badziewie, tam nie ma problemu, możemy też oddać. Jakaś świeża zdobycz, o nie, tego szkoda. Tu wszystkiego trochę szkoda. Prędzej bym to. Trochę pieniądzorów po prostu. A może nawet bardziej się opłaca rzucić więcej pieniądzorów niż regularnie. O, nawet ładnie wyzerowaliśmy. O i dobrze. No to tak mówię, lubię mieć jednolite państwo. To mnie drażni, no ale trudno, już jest jak jest, nic na to nie poradzimy. Dość kiepsko zadowoleniem, no ale to przez to, że mamy tak wyśrubowane podatki.
Dlaczego ten generał jest w środku? Nie dobrze, bo niepotrzebnie tam padnie nam. Tak, myślę, czy kogoś nie odwołać, nie powołać tu, żeby szybciej go przerzucić. Dokładnie tą armię. Także mi tutaj w miarę sprawnie dwie armie. No i git. Kto to nam wojnę powiedział znowu? Ci te kurde, no. Chyba się skończy, znowu będziemy musieli się schować pod opieką. Zemścimy się. O, 3000, coraz droższe te bonusy, nie powiem. Teraz może jednak z Gonzunzanem spróbujmy się dogadać. Jeszcze jakieś pieniądze dam. Okej. To mamy tą zniżkę na wystawianie jednostek, czyli to powinno pójść sprawnie. Ale ta jest niezadowolona z jakiegoś powodu coraz bardziej. Kto to w ogóle i ona jest? Jest chyba ona. Mam dodatkowy level. Nie mogę? A nie, to już ma wykupę. Weźmy to. 16. Bierz i spadaj. Nie chcę buntów ani odchodzących generałów z frakcji. Teraz by trzeba było coś o żarciu pomyśleć. Tylko co? Tu są rybki. Tu jeszcze 2% uzupełnień jest. Dobra, weźmy na razie to, chociaż też byśmy chcieli ten jeszcze wyższy poziom budynków związanych z korupcją, z zwalczaniem korupcji.
O, nie mogę zmienić? Nie mam technologii. No dobrze, trudno. Dobra, to podbijemy, zobaczymy, a nuż się uda nie stracić. Weźmy to w dwie, przecież nam to będzie szła i szła ta armia, więc jakbyśmy ją rozwiązali, przecież kurde, nie wiem, czy na tym zyskamy, więc może niech już tak idzie, jak idzie. Można by gdzieś stolicę przenieść, chociaż w sumie jest dosyć w środku państwa. Handelek, wszystko się tu zgadza. O nie, no z nimi... O! Tu i tu by się... zgodzili praktycznie. No tu nikt by się nie... w ogóle bez szans, żeby ktokolwiek nam złożył hołd. No niestety, stracimy ją, a szkoda. Czyli zaproponuję kapitulację, żeby nie tracić. Niestety, trochę zaboli finansowo, ale idziemy tam w cztery armie, więc myślę, że opanujemy ten front. To jest taka armia zdechława, no bo z jednego miasta no to wiele nie wycisnęli. Dobra. Ona ma jakieś bonusy pewno fajne, skoro ją tam dałem do tego miasta. O, ma oba nawet i do tego, i do tego. Okej, najpierw sobie stańmy tutaj. I się schowaj. A, nie możemy, bo jesteśmy za blisko tej drugiej armii. Trochę nam psuje życie. No ale tu idziemy naprawdę taką ekipą, że myślę, że nie czuję się za szczęśliwy. Co byśmy potrzebowali, żeby to upgrade'ować? Ja, pierwsze miasto, siódemkę.
A, my mamy już tą technologię. O. No to zadowolenie powinienem zrobić w ten sposób. A w sumie nawet jakoś byśmy chyba wytrzymali. No tu jest niezadowolenie, ale to jest troszkę inny powód. No i tu też nas po prostu najechali przed chwilą. No tu by mnie korciło podnieść w ogóle do 8 i zbudować budynek, który daje zadowolenie. I tyle. Tylko żarcia nam znów zje w cholerę. Z tym żarciem jest kiepsko. No tu jak przejdziemy za drugą stronę rzeki, to powinniśmy trochę nachapać. Znów taka sytuacja, że cholera wie, czy walczyć, czy nie. Znów zrobię odwrót. No. Czemu nie mam odwrót? No szkurde, no. Co to za pech ostatnio? Przecież nie byłem na pełnym ruchu. Już cholera jasna, no. O, tu jest maszynka. Reszta to nie za bardzo, nie są coś tam strasznie groźni. Dobra. Ja, jak zwykle mamy pecha. No ale tu przynajmniej liczba oddziałów jest taka sama. Nasze są oczywiście przetrzebione, ale powiedzmy liczba wojsk jest... jednostek jest ta sama. Co wbrew pozorom dużo zmienia. Ale niestety się obawiam, że morale nasze nie wytrzyma. Ale pogoda ohydna. No, idą. No, mocny generał jest, jeżeli tak porównałem, to musi być mocny. Po ich stronie kusznicy robią gnój. To cofniemy, co zrobimy jako... mur starczy, nie będę aż tyle obrywać. Korci mnie, żeby tu, w tą szparę wysłać naszą jazdę, żeby zneutralizować ich jednostki strzelające. A z kolei naszą piechotą uderzyć tutaj. Dostajemy trochę kares, oczywiście z pierwszej... Uuu, tu jest niedobrze. Ja nie wiem, jak on to zrobił, że on tutaj nas chce panikować. Rzućmy co nieco. Ach, nie przepuścił nas. Czyli z drugiej strony zajęliśmy jego głównego generała w ten sposób. Ale bez szans. Kurde, nie wiem, jakim cudem oni tak szybko się tu przedarli przez nas, ale... tak się to skończyło. No tu jedyne miejsce, gdzie wygrywamy. Hmm.
Czyli myślę, że no dużo przez bitwę nocną jest jednak kary dla naszego morale, a zysku dla ich morale. Bo nic innego tu by tak się nie tłumaczyło, dlaczego się już złamali nasi. Oh my god, co tu się w ogóle dzieje? Ona zawsze była twarda do tej pory. A tutaj taka totalna panika. Ale nas jadą. No patrz, nawet jazda nie jest w stanie rozbić jednostek strzających. No, panikuj tak naprawdę, chyba lepiej, żebyś spanikowała. Okay. No ta piechota ciężka jest nie najgorsza, nawet sobie nieźle radzi z ich kawalerią tutaj. Ale cała reszta to po prostu poszła w cholerę. Najbardziej się na jeździe zawiodłem. No się wycofujcie, bo... Tutaj to tylko zginiecie niepotrzebnie w tym miejscu. No, dla nich główny generał musi mieć jakiś też bonus do obniżania morale, bo gdzie się pojawi, tam morale naszych po prostu paruje. Wow. On jest niezłomny. Ach. No nic, życie. Co za dupek. I to nie była główna armia też, przypomnę, to była ta mniejsza, która tu przyszła. Chociaż trochę dostała. Dobra, i co się stanie? Wycofamy się, czy ta armia zniknie? Nie mówcie, że powtórka z rozrywki. Oh my god. No, i co by się stało, gdyby zrobił w ten sposób? Czy ktoś przeżyje? Wszyscy ranni, niestety. No, co za dziadostwo. No nic, to nie jest tragedia, zresztą, tak jak mówię, często można wygrywać wiele bitew, a przegrać wojnę, a można z drugiej strony przegrywać bitwę i wygrać wojnę, i tak tutaj będzie raczej. A
A Gonzuzanowi mieliśmy dać żarcie. Ile on ma żarcia? Siedem byśmy musieli mu dać. To nie jest tak dużo. Mamy mu 8. Jakąś kasę da? Mizernie płaci. Bardzo mizernie. No a troszkę sobie poprawimy relacje z cesarzem, bo są tragiczne, więc okej. Okay. Bardziej mnie boli to, że znów nasza armia przegrała główna. Chyba decyduję się na wymianę. A nie mogę na tą lepszą piechotę jeszcze. Chyba za niski level. Weźmy tą. Może łuczników zmienić na tych lepszych? Czy między nimi jest w ogóle jakaś różnica tak realnie? Zmienić to doświadczenie, ale... Zaś, że mają trochę większy zasięg, to jest bardzo jednak istotne na polu bitwy. Nie ukrywajmy, a ten piąty level doświadczenia to już jest nieźle. Czy tu jesteśmy w stanie się zemścić teraz? To chciałbym. Niby mamy to przegrać. Właśnie generałowie są mocno poobijani z drugiej strony, kurde. A ich są w bardzo dobrym stanie, ale z drugiej strony ich jednostki są już takie trochę zciachane. Generałowie są dużo gorsi. Piechota. Mamy przewagę w jednostkach strzeleckich, ale znów są to najbardziej prymitywne jednostki. Na pewno mamy przewagę w jeździe, co to dużo daje, nie ukrywajmy. Dobra, zaryzykuję, trzeba się zemścić. Dobra, mam nadzieję, że się nam uda zemścić tym razem. Ciekawe, czy w ogóle przyjdą. No to mamy artylerię, więc powinni się czuć trochę zobligowani, żeby przyjść. Też sobie wieżyczkę postawili, no ale ja sobie w nich postrzelałem po prostu. Czy my ich w ogóle trafiamy? No, coś tam trafiamy. Więc powinno zadziałać. No, to trzeba pamiętać, że mówię, i generał może jednoosobowo prawie zmienić losy bitwy, jeżeli się mu pozwoli działać. Dobra, przyjazd na jedną to będzie egzekucja. Czyli stracą praktycznie z Afriko jedną jednostkę dokładnie. No, ale na pewno postawią na generała, na to, że jest silniejszy dużo od naszych. Kolejna jazda idzie praktycznie na egzekucję. A
No, tutaj nas trochę... Ja się troszkę zagapiłem, nie mówmy, że oni coś wykombinowali, bo to nie ich zasługa. No i ruszamy z kontrą. Przebijamy się frontalnie. Tu się cofnie, bo jesteś mocno obita. Musimy uciszyć jednostki strzelające. Kurde, teraz tą jazdę te trochę brzydko wpuściliśmy. Dobra. Dobra. Jest troszkę lepiej. Tutaj też oczyściliśmy z tej jazdy. Nie, ty się wycofuj. Ty też. No mówię, i generał jednoosobowo, tutaj drugą jednostkę nam panikuje. Przywalmy w tą. Przywalmy tu. No tu trzeba jak najszybciej od tyłu, żeby zacząć ich trochę osłabiać. Niestety się zebrali. O, jeden generał też im spanikował, a nasi się tu zbierają, bo te jednostki zostały wycięte. Tylko po prostu, no, walczyły, nie mogło zadać żadnych strat i wtedy tak się też dzieje po jakimś czasie, że zaczynają panikować. Powtórzmy szarżę. Pytanie, czy nie lepiej się byłoby na niej skupić, bo ona jest dużo słabsza z drugiej strony. Ostrzał. O, chyba wygraliśmy. Udało się. Nawet nie są jakoś tak, że nas wybili do nogi. Jednak w nocy mieliśmy trochę bonusów, więc skończyło się nieźle. Dobra, no niestety tam mówię, ta przychylność cesarza, o, błyskotliwy, to jest niezłe. Zatrudnijmy go. I kasa. Problem jest taki, że nie bardzo jest jak teraz stąd zwiać. Tu
Nie mamy nocnych bitew, z tego co widzę. A tu... Tu mamy. Czyli byśmy jego mogli załatwić. O, byśmy to wygrali nawet z obydwoma armiami naraz. To mi się podoba. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że musimy je osobno brać. Na klatę. A tymczasem zrobiliśmy tutaj ładne kuku wrogom. Dobra. Teraz byśmy musieli wykorzystać nocną bitwę. Elegancką. Perusowe czy nie perusowe? Grunt, że front jest przełamany na naszą korzyść. I odzyskujemy miasto. Trochę są tu nieszczęśliwi, no ale... Tak, miasto z powrotem nasze. O, główne siły wroga jeszcze tutaj dalej są, no ale... My się będziemy teraz regenerować. To by mnie korciło coś dowerbować. W sumie... Niech jest pełna armia. Ty znów wrócisz na front. Ty lecisz tutaj. Zanim będziesz leciał na główny front. Nie. Na razie nie. Tu coś się nie buduje. Tylko musiałbym to dalej upgrade'ować, a trochę nie chcę. Tylko 16 żarcia. Dobra, podnieśmy o jeden tick podatki. No większość terenów to zniesie. Jest parę, gdzie będzie bajzel, ale jakoś to może ogarniemy. O, wycofuje się teraz. Ale już powołał z powrotem główne siły. Kurde. Szybki jest. To on nas zaatakował. Jeżeli dobrze pamiętam, a na pewno tak było. Więc trochę nie wiem, o co im chodzi. Zobaczmy za to tu, czy możemy zaatakować bez jakichś negatywnych konsekwencji. Aha, czyli ci też nie podzieli wojny? Nie wiem.
Chyba tak, no, niestety.天下苍生，护国逃贼，万民之声不可小觑。只有稳固发展，人们才会交口称赞。O, i dobrze, tu będzie ładnie żarełko leciało. Yuan Shao by chciał pokoju w tej chwili. To ja bym wolał pokój, gdzie on tutaj jest. Z nim? Gdzieś nie mamy wojny. Czy mamy? Nie, no mamy, ale nie ma sojuszu. Kurde, ta gra jest troszkę zbugowana. Bo on nie ma sojuszu, ale wojnę sojuszu. Dziwnie to wyszło, tyle powiem. Ale chyba popodmieniam przecież te piechoty, które są lepsze, no. To są strasznie wrażliwe na ostrzał i mają słabą obronę. Nie, myślę, że taki układ jest ok. To bym prędzej pomyślał, bo to są jedne i drugie, to są piechoty szturmowe, więc myślę, że takie piechoty szturmowe są lepsze. Tu ich nie mogę, nie, muszę mieć szósty level, żeby z nich korzystać. No, dużo żeśmy wydawali co turę na te działania. No właśnie ten cesarz tu jest. Na ile on nas nie lubi? Nas w ogóle nie lubi, więc... Tak szczerze mówiąc, co byśmy nie zrobili, to nas będzie nie lubił. To też zobaczmy najbogatsze regiony. Ja myślałem, ten jest bardzo bogaty. Ten tutaj może się zbuntować niedługo. Jego dajmy tutaj. Potem to jest taki handlowy region. Potem nawet, że można przenosić, ale póki co chyba warto. Dochody ze wszystkich źródeł. Właśnie zobaczmy, jak on ma rozdane
statystyki. Czy on tu w ogóle jest, bo go nie widzę. O. No, będzie musiał się dwa levele wbić, żeby... Ale to jest do zrobienia. To będzie sobie siedział na spokoju, to je wbije prędzej czy później. Czyli... Jego... damy tutaj. Te miasta są już troszkę biedniejsze, szczerze mówiąc, ale... Chyba bym dał ją. No i mowy na razie tyle, bo pozostali chyba już nie są jakoś tak strasznie niezadowoleni z naszych. No ten jeszcze jest niezadowolony, ale w sumie gdzie jest jakiś rolniczy region? Tu najbardziej rolniczy jest. To niech ma chłop. O. Mamy 7 z 8 możliwych. Więc tak bym zostawił. To zjada prawowity. O, to daje dochody, czyli to byśmy dali najbardziej tutaj. O. Też chcesz wojnę. I to jeszcze naszą stolicę idziesz. A, bo to jest od niej. No ten pokój byłby kosztowny. Byśmy chcieli go na siłę zawierać. Ta armia niech leci na tym kierunku. Zobaczymy, jak to pójdzie. Najwyżej jedno, czy tam dwa miasta stracimy. Teraz tu. Jedna armia musi się ruszyć na tym kierunku. Tak tam nie dojdziemy, to w ten sposób. Ty w sumie zostań w mieście. Okej. Okay. Ty lecisz tuż. Kurde, jaki długi odcinek wyszedł. To chyba nie warto na razie upgrade'ować, żeby więcej żarcia zużywać.
samochody nie są najgorsze mimo wszystko. Nie da się z nim negocjować. O, przynajmniej mamy z nimi wojnę. Tu zawsze by nas przyjęli pod skrzydła, gdyby się naprawdę źle zrobiło. Jeszcze 5 tur, potem myślimy po następnych zakupach, a w sumie pogadajmy z nimi. No, nie możemy nic zamienić, bo to jedno miasto blokuje pozostałe deale, więc to nie przejdzie. Szkoda, bo potem te inne by sprzedali trochę dalej. Jeszcze jedna armia idzie. Niedobrze. Wiecie co? Na tym skończymy. Będziemy myśleć w następnej turze. W sensie następnym odcinku. Jak z tego wybrnąć? Czy podpisywać pokój, czy nie? Póki co pozdrawiam i do zobaczenia.